Dobrze, witam serdecznie na konferencji pomeczowej Wisła Puławy. Rofer Mnik 2-0. Proszę kilka słów podsumowujących za spotkanie trenera gości. Przede wszystkim gratulacje trenerowi za zwycięstwo. Ja powiem tak, na pewno w dzisiejszym meczu nie byliśmy zespołem gorszym, ale niestety bramki się liczą. Przegraliśmy 2-0. Mamy duży dosyć, no ale niestety taka jest piłka i musimy z tym pogodzić. Dziękuję. Dziękuję, trener Bogdan. A przedstawię mikrofon. Proszę bardzo. Jestem Grarem z Intera Staroware. Bardzo ważny strategiczny mecz ze względu punktu do Tybery. Analizujemy rywale po ich wyjazdowych meczach. Analizowali, gdzie sobie nie zmienili 4 zawodnika z podstawowego składu, jak z poprzednio, ale o co chodzi? Можливо, то не пенто виглядало, бо заспіл величний, і коли ми грали один на один, десь не завжди ми вигравали. А коли ми грали, починали грати свою гру, долом по Мураві 1-2 контакти, в першій полові було пару, двічі п'ять акцій. Дуже психологічно висить на завозику відповідальність за вінік. Я гратулюю своєму заспілу. Gratuluję za... My nie zmienili niejednego zawodnika od meczu w Stalowej Woli. Zwycięski podstawowy skład my z asystentem troszeczkę tak podyskutowali na ten temat i zostawili ten podstawowy skład. Możliwe, w drugiej połowie nie wyglądało to pięto, bo 15-20 minut bronili się. Ale byli ostre reakcje, my się dobrze teraz byli zrobione wczesną zmianę. І нам потрібно було 3 пункти. Не 5, а 3 пункти. Другий матч звичайно. Зараз мусимо проаналізовувати. Можливо, якісь зміни будуть на наступне. Неможливо, а точно будуть зміни на наступний матч лідером. І яку, по якій тактиці будемо грати, то і мама чвартик, п'ятик, і на той темат понесу. Але грали з дуже добрим ривером, з таким величним ривером. Англійська піла, булка, валька. Ну, gratuluję swoim chłopakom, gratuluję linii obrony, że zagrała na zero i ofensywę, że cierpiła bramkę. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Powodzenia. Walczcie.